ludziom włosy rosną i każdy no pragnie już tego, nie, nawet nie, nie tak bardzo jak ja, ale, ale ci ludzie, tak, którzy zostali bez mnie. Sama bym chciała wiedzieć, napisać, powiedzieć, słuchajcie, od jutra ruszamy i będziemy działać, ale niestety dalej czekamy. No wiele było takich zapytań właśnie, ojejku, kiedy i kiedy, a ja sama nie znam tej odpowiedzi, tak? Wierzę w to, że będzie jeszcze lepiej, że będzie jeszcze większy boom i że... Przerwamy? Odwarte? Pani Aniu, jak to jest wejść po 2 miesiącach do zamkniętego salonu? Powiem tak, bardzo miłe uczucie. Cieszę się właśnie, że mogłam otworzyć te drzwi nawet w tej sytuacji dla Was, ponieważ nie ukrywam, że bardzo, bardzo mi tego brakowało, żeby wejść tutaj i nawet popatrzeć na te kąty, niestety puste. Brakuje mi pracy bardzo. Brakuje mi przede wszystkim ludzi, z którymi mogłam sobie codziennie porozmawiać i przede wszystkim zrobić dla nich coś, tak? Bo nie ukrywajmy, po to się przychodzi właśnie do fryzjera, żeby poprawić sobie humor. Przede wszystkim właśnie brakuje mi tego, nie? Początki były takie, że pomyślałam sobie, kurczę, no jeśli tak ma być, no na chwilę trzeba przerwać i właśnie cieszyłam się, bo skupiłam się na takich rzeczach, które na co dzień mi umykały, czyli właśnie dom, dziecko, które też bardzo mnie potrzebowało. No i jak do momentu, kiedy to trwało 2 tygodnie, 3, jeszcze było takie właśnie, damy radę, ale już teraz nie ukrywam, że po 8 tygodniach zaczynam myśleć nad tym, że już jest ten czas, że już powinniśmy wrócić, tak? Tak, to co ja mam na głowie, to był kiedyś klasyczny bob, a teraz jest to coś poupinane i związane szmatką. To prawda, bardzo tęsknię też za moją fryzjerką. A można się jakoś ratować, dopóki nie otworzą salonów? Tak, ja nie ukrywam, że te panie, które nosiły jednolite kolory, które dostały ode mnie wskazówki, dostały też ode mnie mieszanki gotowe i mogły sobie taką mieszankę kupić, więc to było dla nich bardzo, bardzo fajne. Chociaż ja nie ukrywam, że za każdym razem, jak oddawałam taką mieszankę, to miałam taką myśl, bo ja da radę, czy nie da radę, nie? Dzwoniłam, pytałam, czy wszystko wyszło dobrze. No, bo nie ukrywam, że nawet one, celebracja całego, właśnie całej wizyty, czyli nawet poleżenie chwilę na tej myjce, kiedy ja wymasuję tą głowę, co chyba jest najfajniejsze w całej wizycie, więc to chyba to nie było dla nich wystarczające. Chciałam się zapytać o to, ile Was tu pracuje, bo to jest chyba po prostu na razie tylko Pani, tak? Tak. Stety i niestety jestem tylko ja. Pamiętam na początku, jak to się wszystko zaczęło dziać, zadzwoniono do mnie z sanepidu, dali mi wytyczne i na początku myślałam, że pomimo wszystko w ogóle nie dam radę i nie przerwę tego. Ale stało się inaczej z tego względu, że mam właśnie synka w wieku przedszkolnym i w momencie, kiedy zamknęli przedszkola i żłobki, no niestety ja też musiałam się zamknąć, co było dla mnie też, no nie ukrywam, trochę bolesne. Ale z drugiej strony, tak jak mówię, pozytywnie wyciągnęłam pozytywne wnioski, bo moje dziecko też mnie potrzebowało i nawet właśnie po pierwszym tygodniu zapytałam go, czy tęskni za przedszkolem, a on powiedział, że tęskni, ale jeszcze bardziej tęsknił za mną, więc to przelało szale w ogóle i uświadomiłam sobie, że ten czas był potrzebny, że tak musiało się stać i że nic nie dzieje się bez przyczyny i wszystko, co się dzieje, ma coś na celu. I naprawdę chcę każdego pocieszyć, że nie podchodźmy do tego tak drastycznie, że praca nie jest, jest ważna, pieniądze są ważne, ale tak naprawdę ważni są dla nas nasi bliscy, a przede wszystkim nasze dzieci, które rosną i naprawdę bardzo nas potrzebują.
Ja się cieszę, bo moje dziecko właśnie w tym czasie nauczyło się jeździć na rowerze, co może by mnie ominęło, gdybym była w pracy tak po tyle godzin, tym bardziej, że zbliża się sezon, sezon ślubny, który niestety został odwołany, bo tak się stało. Zaczęły dzwonić do mnie panie, poumawiane nawet i na sierpień i niestety z przykrością, ale informowały, że odwoływały wesela, tak. Co się stanie, gdy już otworzą salony fryzjerskie, gdy będzie można działać? No tak, lista jest zapisana, wszystkie panie są zapisane, co prawda nie jest to konkretny dzień, godzina, ale jest lista zrobiona. Która pierwsza. Tak, jest ta, która pierwsza. Mam nadzieję, że dla wszystkich mi starczy czasu, że też nie nadwrężę też rodziny, że nie zostanę tu po nocach, ale jakoś to tak logicznie rozegramy i myślę, że każda zostanie obsłużona. Ja się bardzo cieszę, naprawdę jestem wdzięczna i pozdrawiam moje wszystkie klientki i klientów, którzy z niecierpliwością, tak jak ja, czekają na ten dzień. No może się uda, że za 2 tygodnie już będziecie otwarci jako fryzjerzy, salony fryzjerskie i wtedy faktycznie będziemy was wszyscy szturmować. Tak, ja czekam na ten dzień, mówię, już pomału zaczynę się zatowarowywać, bo podejrzewam, że towaru będzie potrzeba więcej niż zwykle, bo te odrosty będą dosyć większe niż to zwykle było, tak? Więc farby i wszystkiego będzie trzeba więcej zużyć, ale jestem na to przygotowana i naprawdę czekam na ten dzień z niecierpliwością. Czekamy razem z wami.